Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę cieniem. Siema, tutaj ja jestem. I dzisiaj zajmiemy się pryskaniem łubinu. Ja już sobie zacząłem, dookoła objechałem pole. No i tutaj to są teraz tutaj to prawdziwe egipskie czarnoziemy. Tak mi się spodobało to powiedzenie, że... No bo jest dużo w tym prawdy. No i co, piąta klasa gleby. Tutaj już nie nagrywałem siewu łubinu, bo tam mniej więcej to samo wyglądało jak siew jęczmienia. Odmiana karo, gorzka. Tutaj koło nas lasy, to w sam raz nie będzie się tam sarna jakaś specjalnie pchała na to. A nawet na łubin gorzki jest popyt, także spokojnie warto było go posiać. Działka powierzchnia 2,5 hektara. Równo tutaj wyszło 5 ścieżek, szeroko 75 metrów. To idealnie pasuje na opryskiwacz. I akurat te krzaki, wyobraźcie sobie, że mają na szerokość 15 metrów, więc ścieżka powstaje idealnie na środku tamtych krzaków, czyli też nie trzeba za bardzo ich objeżdżać dodatkowymi ścieżkami. I tutaj też o, na 15 metrów, prawie tak, no tam minimalnie trochę po tych korzeniach przejdzie, ale w każdym razie opryskiwacz nie będzie robił dodatkowych przejazdów przez to, że są tutaj te drzewa. Te drzewa to kiedyś tam w swoim czasie też się usunie, jak są takie lata suche, a zapowiada się, że będzie jeszcze bardziej suche lato niż teraz, co było. No to tutaj po co one tutaj, te drzewa? I tak zaraz uschną, już są stare te drzewa, zaraz będą się wywracać, jak jakaś burza będzie. No jest dzisiaj 6 kwietnia, przez najbliższe 10 dni nie zapowiadają żadnych opadów. To także nie wesoło, kolorowo nie będzie, różowo nie będzie, w ogóle nie wiadomo jak to będzie, czy ten łubin powychodzi. No powychodzić powychodzi, nie, ale czy później deszcz jakiś będzie, no zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej sucho jak w zeszłym roku. Ja natomiast już na suszę się trochę uodporniłem i tam nie popełniam takich błędów jak w zeszłym roku. Teraz na przykład jest godzina 17:30, już pryskam bardziej pod wieczór, żeby ten oprysk na noc już tutaj został i za bardzo słońce nie wygrzało tego i nie odparowało za bardzo. No i co tu więcej? Tyle, żeby nie przedłużać. Środkiem, jakim pryskam, to jest bokser w ilości 3,5 litra na hektar. Na łubin to tutaj zalecane jest od 3 do 4 litrów na hektar. Ja tak po środku wypośrodkowałem. Tak mi wyszło, że 8,5 litra na tę działkę. Wyłączę jeszcze ciągnik, zanim tam dalej pojadę, to trochę wam poopowiadam, bo w ciągniku później nie będzie wiele słychać, także nagram jeden przejazd. Tam nie będę nigdzie z kamerą latał, też żony nie brałem po to, żeby ona tam chodziła, nagrywała no mnie. I sprzęt tutaj z zewnątrz, opryskiwacz został złożony. Co taka ciekawostka, o właśnie, jeszcze raz wyjdę na zewnątrz. Zobaczcie przewód pomiędzy tu głównym zbiornikiem, a tutaj rozwadniaczem bocznym, no pociek po prostu. Uruchamiałem sobie na czystej wodzie i tak włączyłem tutaj pompowanie. I no i co, no i ciekło, no i niestety trzeba będzie wymienić. Na razie teraz jako prysk rozrabiałem, to już bez tego. No a tam po prostu lałem do środka do zbiornika i już. I tutaj trzeba będzie 2 metry tego przewodu kupić. Nie wiem, to raczej wina tego była, że za bardzo tutaj ściśnięte było i się zgniotło i tam po prostu te takie sprężyny, nie wiem, ta takie spirala ta pękła i przecięła przewód od środka. Mam takie wrażenie, no ale też nie oszukujmy się, dobrej jakości te węże tutaj w tym opryskiwaczu to też nie są. Nawet sam producent zaleca, że w tym opryskiwaczu co 5 lat trzeba wszystkie przewody wymieniać z powodu tego, że parcieją i tak dalej, no ale gdzie 5 lat, jak jeszcze zaledwie to ten opryskiwacz w czerwcu będzie miał 2 lata. No cóż, gwarancja minęła, rok gwarancji był i się skończył. Teraz tutaj taka tylko rzecz, bo ja muszę się dowiedzieć, tak, opryskiwacz sięgał mi gdzieś mniej więcej do połowy tego przejazdu. Ja muszę jeszcze tutaj przejechać w poprzek i dopryskać to, czyli tu jakieś 3 metry i tu 4,5, a tu sekcja ma na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli
3-metrowa, no to muszę na dwie dopryskać, dobra. Na dwie ten. No, na dwie sekcje. Ostatnio dodałem też film, jak robię tam przegląd w John Deere, jakieś tam smarowanie, dmuchanie filtrów i tak dalej, ale z tej racji, że tam mnie wyśmiano, że ja tam źle to czyszczę, faktycznie może źle tam czyściłem, ale napisałem komentarz, ok, dobra, mój błąd, że dobra, zrobię to tak jeszcze inaczej następnym razem. To i wraz mnie wyśmiewano, więc postanowiłem, że ten film usunę, a kiedyś przy najbliższej okazji poprawnie, tak jak wy zalecaliście, zrobię to, czyli przedmuchanie filtra powietrza od środka, dokupić sobie specjalny pistolet do przedmuchiwania z taką dłuższą rurką, żeby to było lepiej, żeby jak ktoś trafi na ten film, to żeby też miał jakiś podgląd i też nie robił takich błędów jak ja, bo ktoś mógłby to obejrzeć, później jeszcze skopiuje mnie i później przeze mnie będzie coś nie tak i po co to komu, nie? Także przyznaję się do błędu, moja niewiedza i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tutaj jeszcze odnośnie tego łubinu. Działka, pH działki to jest 5,2. Wapno magnezowe w ilości 4 tony na hektar dane na jesień. Nawożenia tutaj 0, żadnego nawozu na wiosnę tutaj nie dawałem, ani fosforu, ani potasu, ani azotu, tym bardziej, że to łubin. Z tamtych lat, znaczy z tamtego roku, tyle co ja nawozu na dynię wsypałem, to tutaj wystarczy. Dobra, i tak wy tego nie lubicie słuchać, mojego nawożenia. Wy lubicie jak ciągnik odpala, proszę bardzo. Trzeci bieg. Wszystkie sekcje załączone. I jedziemy. Pryskam na tych dyszach czerwonych. A dysze czerwone to takie mają większy przekrój, więc mogę szybciej jechać, pryskając 300 litrów na hektar. Więc tutaj muszę ponad 1500 obrotów na silniku dawać. Z racji tego, że na polu jest miękko, bo pole ruszone po siebie, to nawet ciągnik ma co robić przy tym opryskiwaczu. Teraz to już nie tak dużo, ale jak opryskiwacz był do pełna zatankowany, tam prawie 900 litrów było, no to już tutaj ciągnąć te 2 tony razem z opryskiwaczem, no to już mu trochę tam po tych 2 garach dostawało. Wiatru nie ma, o tyle co fajnie, że nie muszę przerzucać się na dysze te znoszeniowe, bo jakby tam był trochę większy wiatr, to można, no znaczy mniejszy, jakby był taki trochę mniejszy wiatr, to można inne dysze przełączyć, tam mam do wyboru takie niebieskie. Ciekawie z wodą, bo o ile styczeń, luty i początek marca tam jakieś deszcze padały i jakoś tam kałuże były, błoto było na podwórku, tak w sumie deszczomierz w marcu wystawiłem, 10 litrów wody spadło w marcu, w kwietniu 0, no i tyle, tak to mniej więcej wygląda rolnictwo w 2020 roku. Jeżeli ja miałbym tutaj działki na podłożu gliniastym, to nie tak bardzo bym się martwił. No, u nas jest tutaj teren piaszczysty, jeżeli tylko przyjdzie trochę kilka tygodni bez deszczu, no to już jest po plonie. Za bardzo nie ma co tutaj zbierać. Takie tu uroki tych naszej ziem są. Kurczę, za późno skręciłem. Można poprawić.
tylko raz ścieżką przejechać, to już później będzie łatwiej jeździć. Zamierzam jeszcze tutaj później, w zależności od tego, no, jak to będą opady, no bo jeżeli nie będzie padać, to wszystko wyschnie, no to nic nie będę pryskał, ale będę chciał tutaj odżywiać jeszcze ten łupin, trochę dolistnie. No, na ten moment to tyle, no, czekać na wschody. Łupin posiany jest 4 kwietnia. To jest, znaczy nie 4 kwietnia, tylko 4 dnia kwietnia, tak, dobrze, 4 dnia kwietnia posiany. No zobaczymy, co to będzie dalej. Także tyle w tym odcinku, tak tylko myślę, nagram wam, żeby pokazać co i jak. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.